5 sekund miałam czarno przed oczami i naprawdę się przestraszyłam. Najgorsze uczucie to jest takie, kurde, dla mnie bycie bezradnym. Że chcielibyście wstać, coś zrobić i za chuchu nie macie siły po prostu. Dzień dobry! Dzisiaj taki totalnie rozrywkowy film przeznaczony dla mojej bardzo młodej widowni, a mianowicie pokażę wam, jak w 5 dni schudnąć 5 kilo. I wiecie, jeśli macie zaburzenia odżywiania, to nie oglądajcie, ale 5 kilo w 5 dni, no ale nie oglądajcie, jeśli macie zaburzenia odżywiania, ale 5 kilo w 5 dni, no co wy? Sekret to przestać wpierdalać! Tak w bardzo dużym skrócie wyglądał film Ani Karcz, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, bo dostałam na jego temat chyba 50 wiadomości w ciągu pierwszych 15 minut od jego publikacji. Dobre strony są takie, że ten film zebrał taki naprawdę mieszany odbiór i większość zdaje sobie sprawę z tego, że to jest po prostu głupota, skok na wyświetlenia i to jeszcze niebezpieczne, nie tylko dla autorki, ale szczególnie dla widza. Przejdźmy do tematu, bo już mnie po prostu palce świerzbią, żeby wam o tym opowiedzieć. Bohaterką naszego dzisiejszego odcinka jest Ania Karcz i ja już wcześniej nagrywałam film na jej temat w momencie, w którym na swoim bardzo zasięgowym Instagramie śmiała się z dziewczyny na siłowni, która miała leginsy, które jej się nie podobały, chyba się układały w zły sposób. To wiecie, tylko wspominam, żebyście wiedzieli mniej więcej z jakiego poziomu tu startujemy. Ania jest albo była, nie jestem pewna, czy to tam dalej się dzieje, zawodniczką bikini fitness, czyli wiecie, dużo chodzenia na siłownię, dbanie o swoją dietę, dbanie o swoje ciało, te wszystkie rzeczy powinny być teoretycznie dla niej ważne. A jednak 2 dni temu na jej kanale pojawił się film o tytule Nie jadłam nic przez 5 dni. Gdyby to był clickbait, to chyba bym się nawet ucieszyła, ale nie był. To jest zmontowane w stylu takiego taniego reality show z MTV, vlog z 5-dniowej głodówki. I to nie był sam brak jedzenia, to było jeszcze jakieś oczyszczanie się solą, body checking co 15 sekund i absolutny po prostu brak wyobraźni i perspektywicznego myślenia. Albo przynajmniej wolę o tym myśleć w ten sposób, bo jeżeli nie był to brak wyobraźni, to było to po prostu celowe, szkodliwe działanie. Po pierwsze, posty dla standardowej osoby nie są dobrym pomysłem. One mogą być czasami, w bardzo małym procencie przypadków, pomocne w niektórych schorzeniach, ale wtedy, jeżeli chcemy taki post przeprowadzić, to trzeba go przeprowadzać pod opieką lekarza, a nie coacha. Osoba, z którą Ania się konsultuje w tym filmie, ma nawet na swojej stronie taką klauzulę, że przed zastosowaniem się do jakichś tam jego porad trzeba się skonsultować z lekarzem, a tego już Ania w swoim filmie nie wspomniała. I na stronie tego naszego pana guru, którą mam zresztą tutaj przed sobą, znalazłam bardzo ciekawy kalkulator, który owszem wylicza nam zapotrzebowanie kaloryczne według wzoru, ale potem pokazuje nam dokładnie, ile powinniśmy jeść, żeby schudnąć kilogram w ciągu miesiąca, potem 2 kilo w ciągu miesiąca, 3 kilo w ciągu miesiąca i tak non-stop w dół. I tak naprawdę już w tym trzecim wariancie wchodzimy w kategorię diety głodówkowej, a te dalsze sugestie nie powinny się nawet znajdować na stronie, bo oferowanie diety 700 albo 460 kalorii to jest po prostu głupota. Także pan może jakieś tam studia ukończył, ale jak widać nie uważał na zajęcia z żywienia, bo to jest po prostu robienie komuś krzywdy. No dobra, ale jeżeli na przykład post jest dla was, jeżeli macie do tego jakieś wskazania zdrowotne, stwierdziliście tak, to jest to, co chcę zrobić, to do takiego postu trzeba się przygotować i o tym nie ma żadnej wzmianki w filmie, nie ma pokazania tego przygotowania, nie ma nawet wspomnienia o tym, że to przygotowanie miało miejsce. No ale Ania tam w komentarzach odpisała kilku osobom, że no, było to przygotowanie. Nadal nie wszyscy scrollują komentarze i czytają każdą odpowiedź. Ta informacja powinna być umieszczona w filmie. Dobra, ale nawet zakładając, że Ania ten proces przygotowania przeszła i po prostu uznała, że nie, nie warto o tym wspominać, albo że nie wiem, to było nudne czy coś, nie chciała wydłużać tego vloga, to tego procesu przygotowania na pewno nie przeszedł jej brat, który w pierwszym dniu dołączył do tego wyzwania totalnie spontanicznie i bez żadnych wcześniejszych przygotowań. Powiedziałam przygotowań w tym zdaniu 500 razy. No i łącząc tę sytuację z faktem, że informacja o wprowadzeniu do postu nie była nigdzie podana, to ten film już wprowadza dużą dezinformację, bo tak naprawdę oglądając tylko i wyłącznie to, co Ania nam podaje, nie czytając tych komentarzy i tak dalej, można odnieść wrażenie, że na taką 5-dniową głodówkę można sobie przejść tak z marszu. Kolejna rzecz to sam aspekt detoksu i oczyszczania swojego organizmu z toksyn. Wiecie, co robić, żeby oczyścić wasz organizm z toksyn? Nic. Bo macie od tego specjalne narządy dokładnie w tym celu stworzone, które nic innego nie robią, tylko oczyszczają was z toksyn. Jeśli macie zdrowe nerki, zdrową wątrobę, zdrowy układ wydalniczy, to nie musicie sobie płukać dupy, żeby się oczyścić. I lewatywę. Większość detoksów, o jakich słyszycie w internecie, to jest totalna bzdura. Wszystkie detoksy sokowe to jest totalny kit. Ostatnia dieta bulionowa, nie wiem czy widzieliście u Karoliny Pisarek na Instagramie. Skok na kasę, bez sensu. Więcej o detoksach opowiadałam w filmie na temat tego frutariańskiego oczyszczania z Ohio na samych owocach, więc jeżeli was to interesuje, to zapraszam tam, ale główna konkluzja jest taka, że głupie,
nie warto, a może jeszcze bardziej zaszkodzić niż pomóc. Przeczytałam sobie w ogóle masę komentarzy pod tym filmem i to, co zwróciło uwagę wielu osób, to fakt, że ta treść jest mocno triggerująca i nie powinna się pojawiać na YouTubie, bo nieważne jakimi disclaimerami by była oznaczona, to nadal główną widownią, która znajdzie ten film przez wyszukiwarkę, to będą osoby, które wpiszą w YouTube, jak przestać jeść, jak długo mogę być na głodówce, ile schudnę na głodówce. To są osoby, którym wyskoczy ten filmik. Jeśli jakaś treść jest szkodliwa społecznie, to nie powinna być umieszczona na serwisie dostępnym dla wszystkich, szczególnie jeżeli główną widownią Ani są młode dziewczyny, czyli grupa, w której najczęściej występują zaburzenia odżywiania. I wiecie, ja nie mówię, że takie trigger warnings są zupełnie bezużyteczne, ale chyba każdy ma świadomość, że to się zupełnie nie sprawdzi. W filmie o treści nie jadłam nic od 5 dni. Tak samo głupi byłby trigger warning dla bulimiczek pod filmem Jak wywołać wymioty. Jakby to się wyklucza. Jeśli w twoim filmie będzie poruszony temat, który może być dla widza trudny, to fajnie ten trigger warning zastosować. Ale jeżeli twój film jest dosłownie poradnikiem głodzenia się, to żadna ilość disclaimerów nie zwalnia cię z odpowiedzialności za te treści i za ich konsekwencje. Sama miniaturka tego filmu już jest moim zdaniem bardzo wymowna, bo Ania, jak na osobę, która zazwyczaj jest w bardzo takiej, powiedziałabym, zdrowej fizycznie formie, ma tam totalnie zapadnięty brzuch, jeszcze jakąś taką skwaszoną minę, no wiecie, nie wygląda to dobrze. I o ile zdjęcia nie są jeszcze najgorsze, to nieustanny body checking w tym filmie jest fatalny i ja nawet nie mówię o takim, wiecie, napinaniu brzucha do kamery co 10 sekund, bo to serio jest co 10 sekund, ale jeszcze łapanie się za skórę na brzuchu i wyciąganie tej skóry, żeby pokazać, jak niski jest poziom tkanki tłuszczowej. Szczególnie nie w filmie o takim tytule. Nie robimy tego. To też nie jest sylwetka, do której powinny dążyć młode kobiety, bo w przeciwieństwie do mężczyzn, u nas bardzo szybko ten niski poziom tkanki tłuszczowej może prowadzić do problemów hormonalnych. To, co może triggerować nie tylko osoby z zaburzonym podejściem do jedzenia, ale też osoby zdrowe z minimalnym poziomem logicznego myślenia, to jest codzienne ważenie się, notowanie swoich kilogramów, sprawdzanie swoich wymiarów non-stop. I okej, takimi rzeczami się mierzy progres w dietetyce, ale jeżeli na przykład pracujemy z pacjentem i układamy jadłospis, czy to na przybranie, masy, czy to na redukcję, to nadal tego pacjenta się waży maksymalnie raz w tygodniu, a najczęściej raz na 2 tygodnie albo raz na miesiąc. Wiecie dlaczego? Dlatego, że częstsze ważenie jest po prostu źle działa na głowę. Codzienne ważenie, mierzenie obwodów, porównywanie swoich wyników do dnia poprzedniego prowadzi do obsesji i jest mega niekorzystne dla naszego zdrowia, nie tylko fizycznego, ale właśnie głównie psychicznego. A w przypadku stosowania diety redukcyjnej takie codzienne ważenie będzie też bardzo demotywujące, bo nasza waga naturalnie w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca, tak sobie lata, w zależności od tego, co akurat zjedliśmy poprzedniego dnia, czy zrobiliśmy kupę, od tego, w jakim jesteśmy dniu cyklu i czy zatrzymuje nam się woda w organizmie na przykład. Więc nie zawsze jest tak, że jeżeli wchodzimy na wagę jest więcej niż wczoraj, to znaczy, że przytyliśmy. I najczęściej osoby, które mają nawyk codziennego ważenia, to są osoby ze słabą relacją z ciałem, a to jest coś, nad czym powinniśmy pracować, a niekoniecznie się tym chwalić. I wiecie, ja nie chcę nic tutaj z góry zakładać, ani narzucać komuś złych intencji, bo możliwe, że Ania tak na przykład wcale nie robi w codziennym życiu, ale widz widzi tylko to, co mu się pokazuje. Ja widzę tylko i wyłącznie to, co jest przedstawione w tym filmie, a w tym filmie jest przedstawiona beznadziejna relacja z jedzeniem, obsesyjne ważenie się i pomiary ciała. I na początku tego filmu Ania mówi, że ona lubi jedzenie i dlatego chce się go pozbyć na 5 dni. Wiecie, nie że ma obsesję na punkcie jedzenia, nie że się przejada, nie że, nie wiem, brakuje jakiejś kontroli, jeśli chodzi o jedzenie, tylko po prostu, że je lubi, a mówi to, jakby to była jakaś negatywna rzecz. Jedzenie jest super, lubienie jedzenia jest super, jedzenie to jest energia, jedzenie jest po prostu potrzebne do życia, nie ma nic złego w lubieniu jedzenia. Także to jest bardzo dziwne podejście, szczególnie jeżeli wychodzi od osoby, do której ten zdrowy styl życia powinien być teoretycznie szczególnie ważny. W każdym filmie robionym w ten sposób, czyli w każdym MTV reality show, musi być oczywiście scena płaczu i posłuchajcie tego. Najgorsze uczucie to jest takie, kurde, dla mnie bycie bezradnym. Że chcielibyście wstać, coś zrobić i za chuchu nie macie siły po prostu. Ręce wam drżą, nie wiem dlaczego tak mocno reaguję na ten brak siły. Po oglądnięciu filmików, relacji z osób, które głodowały, nie miały chyba czegoś takiego, no ale każdy organizm reaguje inaczej. Nawet tak głód nie przeszkadza, bo już go nie czuję tak bardzo, ale no ten brak siły to jest masakra. Jeżeli czujesz się fatalnie, jeżeli trzęsą ci się ręce, twój organizm cię zawodzi, nie masz na nic siły, do tego stopnia, że ryczysz przed kamerą,
a nadal nie przychodzi ci do głowy, że no, to jest już ten moment, żeby przestać, bo robisz sobie krzywdę, to jest objaw zaburzonego podejścia do jedzenia. Jeśli twój fizyczny ból i dyskomfort jest na drugim miejscu, a na pierwszym miejscu jest chuda sylwetka, wyświetlenia i oczyszczanie z toksyn, no to warto by było sobie te priorytety jednak ustawić od nowa. To nie jest żaden test charakteru, tak jak to określiła Ania. To jest po prostu robienie sobie krzywdy. Bo stosując tę samą definicję testu charakteru, to odcinanie sobie nogi byłoby tak samo testem naszego samozaparcia i naszej odporności na ból, a jednak tylko idiota odciąłby sobie nogę, żeby sprawdzić swoją silną wolę. Potem jeszcze jest oczywiście scena treningu, bo nie dość, że przez 3 dni nie dostarczyła swojemu ciału żadnej kalorii, czyli żadnej jednostki energii, to teraz próbuje jeszcze te kalorie, których nie ma, spalić. To nie jest zdrowe podejście ani do życia, ani do jedzenia, ani do sportu. Wracając jeszcze do tematu pomiarów i wagi, bo wiecie, mamy ten spektakularny rezultat, którym się pewnie wiele młodych dziewczyn zainspiruje, czyli 5 kilo w 5 dni, niesamowite. Wiecie, że to jest bzdura, nie? Głodówkowe odchudzanie jest fatalne właśnie dlatego, że ta waga, która widzimy jak spada, to nie jest nasza tkanka tłuszczowa, to jest tylko i wyłącznie woda, która tuż po wyjściu z tej głodówki wróci i nasza waga wróci ponownie prawie do normy, a ta mała ilość tkanki tłuszczowej, którą zgubiliśmy, w okolicy mniej więcej 3 tygodni też wróci do tej naszej wagi wyjściowej. Zróbmy sobie taką mini matematykę. Jeżeli macie 2000 kalorii, takie standardowe zapotrzebowanie, weźmy dla kobiety, 2000 kalorii. Razy 5 dni mamy 10 tysięcy kalorii. Jeżeli nie będziemy nic jeść przez 5 dni, no to mamy deficyt 10 tysięcy kalorii. Wiecie, ile kalorii ma kilogram tłuszczu? Ile kalorii trzeba mieć deficytu, żeby stracić kilogram tłuszczu? 7700. Niektórzy mówią 7500, ale nawet załóżmy, że to jest to 7500, załóżmy, że to jest mniej. Czyli realistycznie w ciągu tego bezmyślnego wyzwania mogliśmy schudnąć maksymalnie 1,3 kg. I 5 kilo w 5 dni brzmi super, ale jak już sobie pomyślicie o tym, że macie 5 najgorszych dni życia i totalnej męczarni, za ten 1 kg, który straciliście, ale tak naprawdę w ciągu następnych 2 tygodni on i tak wróci, no to już nie jest taka bajka. Na końcu tego filmu Ania zapowiada następny na temat wychodzenia z głodówki i dobrze, że przynajmniej ten etap będzie w jakiś sposób udokumentowany, ale już słyszałam, że podobno ten następny film był jeszcze gorszy, więc jeżeli chcecie, żebym skomentowała tą drugą część, to dajcie znać. Podsumowując, najlepiej nawet tego nie oglądajcie, nie inspirujcie się, sprawdzajcie swoje informacje z wielu źródeł, weryfikujcie rzeczy, które mówią wam influencerki, szczególnie osoby bez wiedzy w temacie, bo tak jak już mówiłam milion razy, bycie szczupłym nie czyni cię ekspertem z zakresu odżywiania, ani chudnięcia, ani posiadania fajnej sylwetki. Takim ekspertem możecie czynić na przykład edukacja w tym temacie, posiadanie jakiejś dużej wiedzy, a tego w tym filmie nie ma i to jest fatalne. Tyle ode mnie, bo już zaczęłam trochę zapowietrzać. Dajcie mi znać, co sądzicie na ten temat i klasycznie, jeżeli zostaliście ze mną do końca, to zostawcie mi w komentarzu moją ulubioną emotkę, czyli emotkę lamy. Podejdźcie na Instagrama i na TikToka, a na YouTubie widzimy się, mam nadzieję, że już niedługo. Bye!